W tym filmie zobaczycie prezentację grawerki laserowej Atom Stack P9. Pokażę, jak ją zmontować oraz przykłady grawerowania oraz cięcia. Zapraszam do oglądania. W takim oto opakowaniu otrzymujemy urządzenie. A to jego zawartość. Wszystkie elementy składowe są bardzo dobrze zabezpieczone. Dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi. Grawerka posiada dołączany magnetyczny terminal, dzięki czemu możemy obsługiwać urządzenie bez dostępu do komputera. Wystarczy tylko karta SD, karta pamięci. Moc wyjściowa lasera to 5 W. W zestawie jest pamięć, na której umieszczone są instrukcje w formacie PDF oraz przykładowe pliki z G-kodem. Aby korzystać z grawerki, musimy ją zmontować. Nie powinno to stanowić jednak problemu, gdyż wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane, a części składowe opisane. Kogo nie interesuje montaż, może przejść od razu do 9 minuty. Będą przykłady grawerowania oraz cięcia. Krok pierwszy za nami, teraz krok drugi, montaż nóżek. Krok trzeci, montaż paska zębatego. Luzujemy śruby mocowania silnika.
przykręcamy łożysko. Dokręcamy śruby mocowania silnika, naciągając przy tym pasek. Krok czwarty. Montaż głowicy oraz podłączenie przewodów. Ale zanim to zrobimy, nakleimy jeszcze gumowe podkładki pod nóżki. Producent zadbał o ochronę naszego biurka czy stołu i dołączył kawałek blachy. Teraz wystarczy wyregulować ogniskową. Służy do tego specjalna płytka. Podłączamy zasilanie. Należy pamiętać o odblokowaniu przycisku awaryjnego. Grawerka posiada terminal, dzięki czemu możemy grawerować bez dostępu do komputera. Z tym, że trzeba wcześniej nagrać na kartę pamięci SD plik z G-kodem. Plik ten to zapis naszej pracy w programie np. Lightburn lub jakimkolwiek innym przeznaczonym do grawerek laserowych.
Po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB możemy korzystać z programów przeznaczonych do obsługi grawerek. Najpopularniejsze to Laser GRBL oraz Lightburn. Przygotowujemy plik do grawerowania na stali nierdzewnej. A oto efekt przy prędkości 100 mm na minutę oraz 300 mm na minutę. Grawerowanie fotografii. Przy grawerowaniu fotografii duże znaczenie ma rodzaj materiału, którego używamy do grawerowania. Inny efekt będzie przy grawerowaniu np. na płycie MDF, a inny na sklejce. Tu musimy troszkę poeksperymentować, dobrać odpowiednią prędkość oraz moc. Gdy już popróbujemy różnych ustawień, to efekt końcowy może być naprawdę bardzo dobry. Jeżeli chodzi o cięcie, to bardzo dużo zależy od rodzaju sklejki, od jej grubości, ale także od drewna, z którego została zrobiona. Przygotowałem wzornik, który pozwoli nam określić, jakiej mocy należy użyć do cięcia i ewentualnie ile przejść należy wykonać, aby to cięcie było ładne, dokładne i precyzyjne. Ta sklejka ma grubość 3 mm. Wszystkie cięcia wyszły bardzo dobrze, oprócz jednego z parametrem 200 mm na minutę i jednym przejściem. A ten wzornik pozwoli nam określić
z jaką mniej więcej prędkością należy grawerować. A to są parametry grawerowania na płytce ceramicznej. Dzięki AtomStack P9 możemy wycinać elementy modeli do składania. Na przykład takiego jak ten samolot. Laserem tym możemy też ciąć grubsze drewno, ale wymaga to wielu przejść. Wytniemy też w akrylu, ale musi być to akryl zabarwiony, najlepiej ciemny lub czarny. AtomStack P9 to kompaktowe urządzenie o polu roboczym 250x220 mm. Efekty pracy na tym urządzeniu, grawerowania oraz cięcia są zadowalające. Dziękuję za uwagę.